Chyba jestem już. Fajnie, cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że ktoś się do mnie dołączy. Czekajcie, proszę to zobaczyć. Coś tutaj Facebook znowu już pozmieniał. Zobaczymy. Także proszę zobaczyć, czy jestem na żywo. Mam nadzieję, że gdzieś się do mnie dołączycie. No tak, ktoś już jest. Dajcie znać, czy jest wszystko w porządku. Czy widać, słychać? Ja troszeczkę ściszę muzykę. Dzisiaj, dobrze, dołączacie, już ktoś jest. Słuchajcie dziewczyny, ja dzisiaj bardzo, bardzo króciutko chciałabym się zmieścić. Słuchajcie, nie będę tu widzieć kompletnie komentarzy, nie wiem gdzie to są komentarze. Słuchajcie, zmienili oczywiście, zmienili. Cześć Klaudia, witaj, jesteś, fajnie, fajnie, cieszę się bardzo tutaj. Pozmieniali coś oczywiście na Facebooku, więc okej, nie ma znaczenia. Dziewczyny, ja dzisiaj bardzo, bardzo króciutko. Cześć Dorotko, witaj. Jak z kawką? Macie kawkę oczywiście, ja mam swoją kawkę. Pierwszą dziś. Dzisiaj chciałam bardzo krótko, ponieważ mam spotkanie o 11, więc muszę uciekać i jeszcze dojechać. Także myślę, że 20 minut nie będzie dłużej. Ale dziś będzie też fajny temat. Temat, który właściwie miałam skończyć, jak nie odkładać na później. W ubiegłym tygodniu była pierwsza część. Myślałam, że w tym tygodniu już skończę, ale niestety nie da się tego skończyć w ciągu tych kilkunastu minut. A jeszcze chcę Wam przekazać kilka ważnych rzeczy, więc pomyślałam, że dziś będzie część i następna część będzie w przyszłym tygodniu na kolejnej wirtualnej kawce. Was oczywiście zapraszam do oglądania, do udostępnienia, bo mam nadzieję, że... Wow, jest i Bożenka, dzień dobry, witaj Danusiu, bardzo się cieszę. Życzę miłego dnia, ja również. Cześć Beatko, cześć Ewa. Cześć, witajcie dziewczyny. Jaka u Was pogoda? U mnie, słuchajcie, wczoraj było w miarę normalnie, dzisiaj taka plucha, że się nie chce wychodzić. Barowy dzień, słuchajcie, naprawdę. Ciemno, szaro, buro, zimno i jeszcze do tego pada. Śniegu, słuchajcie, to Wam zazdroszczę, bo nie widziałam śniegu już kilka lat, a widzę, że w Polsce tak napadało. Piękne zdjęcie dajecie, piękne różne rzeczy ze spacerów, wow. Normalnie zazdroszczę, zazdroszczę oczywiście pozytywnie. Dobrze, fajnie dziewczyny, już jesteście, już żeście się zebrały, także cieszę się bardzo. Czekajcie, jeszcze tu tylko zwrócę uwagę, jest ok. Dziewczyny, dziś, tak jak powiedziałam, będzie druga część, postaram się to zrobić jak najkrócej, tylko się da. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, na grupie Żytrendy oczywiście jest wyzwanie miesięczne na temat nawyków. Pierwsza część odbyła się w w piątek o 20. I następne spotkanie będzie w piątek o 20. I tak będzie przez 4 tygodnie na temat nawyków. Jest to część rzeczy, które będzie, które przerabiamy, a część rzeczy jest to jedna, powiedziałem, 11 na tą chwilę, tych rzeczy, które znajduje się w mojej nowej książce, którą piszę. Już wkrótce będziecie, dziewczyny, widziały kawałki. Mam nadzieję, że też podcast z jednego rozdziału nagram, żebyście wiedziały, o czym się mówi. Cześć, Basiu. Wow, bardzo dawno żeśmy się nie słyszały. Ewa pisze, że jest zima na całego. Cześć. Spacer 10 km z koleżanką. Wow, niesamowite, naprawdę. Bożenka, słoneczne, mroźnie. Dobrze, Klaudia, trochę śniegu, mrozik. Super dziewczyny. U mnie zimno jest. Mrozu nie ma, ale jest zimno. Zimno, zimno, kurczę, nieprzyjemnie. Gdzieś, dobra. W poniedziałek, dziewczyny, w poniedziałek było fantastyczne spotkanie z kolejną fajną, cudowną kobietą. Była to Malwina Arcisz. Jest bardzo dużo wyświetleń, jest chyba ponad 2000. Ja wczoraj widziałam, dzisiaj nawet nie sprawdzałam już. Cześć Marzenko, witaj, witaj serdecznie. Jaka u Ciebie pogoda, napisz. Jak u Ciebie jest, bo u mnie szaro, buro i ponuro. W Polsce zima, a u Ciebie? No więc, cześć Aniu, witaj serdecznie. Bardzo, bardzo się pozdrawiam, pozdrawiam również. Więc fantastyczne spotkanie z cudowną, niesamowicie pozytywną dziewczyną. Naprawdę dała mi tyle pozytywnego nastawienia do życia. Mimo wszystko, że właściwie
mamy coś wspólnego ze sobą, żeśmy przeszły raka piersi, ale naprawdę daje tyle wiary, optymizmu nie tylko tym kobietom, które są chore, ale nie tylko tym, które są chore, ale generalnie ma w sobie mnóstwo energii. Także zapraszam serdecznie. Oczywiście jest to na Polki, są fajne, ale udostępniam wszędzie. Nie da się tego nie udostępniać. Ja na pewno będę to udostępniać, bo takie rzeczy ważne warto posłuchać. Warto posłuchać po raz drugi. Marzenki słoneczne, ale mroźne. Przynajmniej. Ja bym chciała, słuchajcie, mieć taki mrozik, jak pamiętam jeszcze z Polski. O śniegu to już nawet nie marzę, ale o takim mrozie, słuchajcie, i słońcu, to jest marzenie. Ewa pisze, lekki mróz, ale śniegu masa. Wow! Dobra, to jest to. No i dobrze, no i przyszły poniedziałek, dziewczyny. Oczywiście Was zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Polki są fajne. I moim kolejnym gościem będzie jak zwykle, bo tutaj nie będę ukrywać, jak zwykle piękna, cudowna, fajna Polka. I będzie ją Nika Vigo. Nika Vigo jest kobietą, która niezwykle udziela się w social media. Na pewno ją znacie, na pewno ją znacie. Ona jest lingwistką posługującą się właściwie w kilku językach, z tego względu, że przemieszcza się, trochę mieszka w Brukseli, trochę w Paryżu, trochę gdzieś tam na południu Francji. O te rzeczy będę ją pytać. No i oczywiście prowadzi grupę Wartościowi z klubu 555. Niesamowita dziewczyna, kobieta, i również prowadzi wywiady z wieloma fajnymi, cudownymi ludźmi. Także myślę, że to będzie kolejne niezwykłe spotkanie. Kolejne niezwykłe spotkanie. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Na tą kobietę czekałam też już sporo czasu, także myślę, że to będzie super spotkanie. Oczywiście dzisiaj po południu stworzę wydarzenie. Będę Was zapraszać na to spotkanie. Pozdrawiam. Bożenka skąd? Z Niderlandów. Emil, nie wiem co to jest. Weź, musisz mi podpowiedzieć. Dobra, to tyle. Czyli mamy gościa. Zapraszam do spotkania, słuchajcie, na poniedziałek oglądajcie z Malwiną Arcieć. Zapraszam na przyszły poniedziałek, zapraszam do grupy Żyj Trendy. No dobra, a dziś, słuchajcie, szybciutko omówię kolejną rzecz, czy temat rzeka. Powiem Wam szczerze, że dobrze, że podzieliłam to na trzy części, bo tego jest naprawdę dużo. Dlaczego odkładamy na potem? W ubiegłym tygodniu powiedziałam Wam na temat powodów, dlaczego tak się dzieje. Oczywiście kawę mi przerwało, ale szybciutko nagrałam, słuchajcie, wideo na ten temat, także też było dużo, bardzo dużo wyświetleń. I dziś pomyślałam, że powiem Wam, w jaki sposób ja też między innymi działam po to, żeby nie odkładać. U mnie się bardzo, bardzo polepszyło. Ja nad tym bardzo pracuję. Oczywiście, że błędy popełnię, jak nie. Nie ma, nie jest to nieuniknione, że się błędów nie popełnia, ale tylko na błędach się uczymy. Ja wręcz czasem mówię, że trzeba błędy popełniać, bo kto ich nie robi? Ten, co nikt nie robi. Także słuchajcie, nie ma co się przejmować. I dziś ta druga część właśnie chciałabym Wam powiedzieć na temat kilku tych zasad, po to, by to odkładanie już nigdy nie było problemem. Batka pisze, u nas mnóstwo siebie cały czas pada, głównie drogi odśnieżone, ponieważ w Juracie jest spotkanie grupy wyszehradzkiej, dzięki czemu, czekaj, bo mi przeskoczyło, dzięki czemu chyba dzisiaj pojadę do Juraty zobaczyć niesamowite zjawisko kul śnieżnych na Zatoce Puckiej. Ja dziękuję. Marzy mi się, dziewczyno, marzy mi się w ogóle pojechać raz, że do Polski, już nie byłam kilka lat, miało być w ubiegłym roku, nie było, nie pojechałam, teraz nie wiem, czy w tym roku da się radę wyjechać, ale w ogóle marzy mi się wyjazd nad nasze morze, naprawdę marzy mi się. Cześć Danusiu, witam Cię, Ty to kurczę też wczoraj dałaś fantastyczne zdjęcia z Legnicy, super. Zima, 14, minus 14, Niderland, myślałam. To nienormalne, tyle śniegu dużo. No luty mamy. Cześć Lidia, witaj serdecznie. Czyli słuchajcie, mamy kawał świata, bo mamy, słuchajcie, Niemcy, mamy tutaj Anglię, Irlandię, Polskę, także super, cieszę się bardzo. A ja z Włoch, także jest ok.
Dobra, zaczynamy, zaczynamy. Zostało niewiele minut, bo ja oczywiście jestem gaduła i się rozgadam, ale dziś właśnie chciałam powiedzieć bardzo, powiedzmy, może nie w ogromnym skrócie, ale to, co jest najważniejsze, to, co jest najważniejsze i część, podsumowanie będzie w przyszłym tygodniu i trzecia część na temat, dlaczego nie odkładać. Dziś pomyślałam, że trzeba by znaleźć też i takie, powiedzieć o jakichś zasadach, które pozwolą, żebyśmy nie odkładały. No ale też dobrze by było, żeby znaleźć to źródło. No źródłem dziewczyny to oczywiście my jesteśmy, nie ma co ukrywać. My jesteśmy i to trzeba jednak szukać to u siebie. W większości, nie mówię, że we wszystkich przypadkach, ale w większości tak jest. Ale jest kilka zasad, które pozwolą, żebyśmy nie odkładały. Pierwsze, myślę, że najważniejszą to wypisać sobie, dziewczyny, wypisać wszystkie te rzeczy, które mamy do zrobienia. Wiem, że to zaraz nam z głowa spuchnie, ile rzeczy mamy do zrobienia, ale trzeba to wypisać. Oczywiście nie wypisujemy tych rzeczy, które gdzieś tam chcemy zrobić za pół roku, tylko rzeczy, które teraz są ważne, pilne, czasem mniej ważne, ale też trzeba je za jakiś czas zrobić. Najlepiej to właśnie ustalić konkretny dzień, konkretny dzień, konkretny tydzień, konkretny miesiąc. Myślę, że najlepiej, żeby się w ogóle skupić w ciągu miesiąca, ustalić właśnie krótki taki czas. Ja powiem Wam szczerze, mam takiego, tu pomyślałam, nad jakim przykładem to Wam, czy jaki przykład Wam dam. To nie to jest, wiecie co, tawerna. Tawerna to jest u mnie takie pomieszczenie. Coś w formie piwnicy, no to nie jest piwnica, no bo to jest tawerna, gdzie jest kominek i tam można normalnie jeść i w ogóle. Ale u mnie tawerna stała się pomieszczeniem, gdzie wszystkie rzeczy się, nie użytkuję jej po pierwsze, a stała się pomieszczeniem, gdzie tam wszystkie rzeczy składuję, czyli wszystkie rzeczy, które są niepotrzebne, głównie ściuchów, które są niepotrzebne. Słuchajcie, tam zawsze wywalam. One są do wyrzucenia gdzieś tam i ja muszę je wyrzucić, ale wiecie, odkładam, odkładam i bardzo często się zdarza, że ja tam schodzę i porządkuję, robię jakieś tam, wkładam te rzeczy do ogromnych tych toreb plastikowych, żeby ich gdzieś tam oddać, czy bardziej już zużyte rzeczy, żeby wyrzucić i tak dalej. I co jakiś czas tam, słuchajcie, schodzę i znowu robię, słuchajcie, tą przebierkę tych wszystkich szmat i co jakiś czas też wyciągam. Nie wiem, to jest taki, kurczę, głupi trochę nawyk, ale od czasu do czasu, no, jeszcze można w tym pochodzić, rzeczywiście z tych rzeczy, które wyrzuciłam dawno, gdzieś tam jeszcze je wyciągam. Ale to nie jest ten problem. Problem w tym, że w którymś momencie pomyślałam, no, czas zrobić ten porządek, czas zrobić ten porządek, więc wszystkie rzeczy, słuchajcie, odłożyłam na środek, te w torbach tych, żeby je móc wywalić. No i rzeczywiście zrobił się ogromny burdel, no dosłownie, niby było wszystko poukładane, ale rzeczywiście torba na torbie, torba na torbie, rzeczy, które były do wyrzucenia. Pomyślałam sobie, nie kurczę, nie będę składować, bo ja ciągle wkładam, wykładam, wkładam, wykładam i nigdy się nie pozbędę tych rzeczy. A to są rzeczy, słuchajcie, nawet takie, które jeszcze z Polski przywiozłam, nie wiem, 15 lat jakieś tam, słuchajcie, bluzki, swetry, to też w ogóle totalna. I powiedziałam, że to muszę wyrzucić. No i w momencie, kiedy na początku stycznia byłam no, uziemiona troszeczkę i leżałam w łóżku, więc co mój tam mąż wszedł do tej tawerny, to słyszałam tylko, ja Boże, jaki tu jest, wiecie, trzeba zrobić ten porządek, trzeba zrobić. I ja zawsze mówię, słuchaj, ja tam wejdę, ja tam zrobię, ale jak będzie cieplej, na wiosnę ja tam wejdę i ja tam naprawdę zrobię porządek. I już powiem konkretnie, co trzeba wyrzucić. No ale on, kiedy któregoś dnia tam wszedł i się porządnie zdenerwował, powiedział, kurczę, ja to zrobię porządek. Więc wiecie, co zrobił? Tak zrobił porządek, że poukładał mi te wszystkie rzeczy, bo nie wiedział oczywiście, co do wyrzucenia, mojemu nie powiedziałam. Poukładam te wszystkie worka do szaf, gdzieś tam może poupychał, po to, żeby środek był czysty. Oczywiście teraz, jak się wchodzi do tawerny, to jest tu ładnie wszystko poupychane. Teraz problem jest taki, że ja będę musiała oczywiście tam pójść, bo teraz na pewno nie, ale myślę, że na wiosnę, gdzieś w kwietniu, tam sobie planuję wejść, kiedy już będzie naprawdę ciepło. Kwiecień, maj wejdę i będę musiała na nowo wszystko, kurczę, te rzeczy robić. Także ja już nawet machnęłam rękę na to wszystko. Cześć Basiu, machnęłam na to ręką, bo nie ma sensu,
ale właśnie tak to u mnie wygląda, tak to u mnie wygląda. Są rzeczy, które są ważne, pilne, które nigdy raczej staram się odkładać, ale takie właśnie z tym porządkowaniem, to u mnie jest bardzo, bardzo się z tym ciężko, naprawdę bardzo mi się ciężko jest z tym zabrać. Właśnie przy dobrą zasadą, którą ja też już dziewczyny stosuję, jest unikanie pokus typu Facebook, scrollowanie, słuchajcie, telefonu. Bardzo nad tym pracuję. Staram się już sobotę, niedzielę generalnie nie być już na Facebooku. Nie udaje mi się to w 100%, ale już jest znacznie, znacznie lepiej. Ale widzę, co się dzieje na przykład rano. Już nie jest tak, że rano pierwsze, co wchodzę, to otwieram Facebook i lecę, co się dzieje, i tam czytam, i tak dalej, i tam spędzam godzinę czasu. Nie. Oczywiście otworzę, ciach, ciach, zobaczę, czy ktoś skomentował, czy coś przyszło, co się u mnie tam ewentualnie podziało. Odpowiem albo zorientuję się, czy ktoś skomentował coś, albo odpowiem, albo nie. Ale to jest, na tym się kończy. Na tym się kończy. Nie, że lecę po tym Facebooku i oglądam wszystkich w koło. Ponieważ wiem, kiedy ja już wejdę w tą, to słuchajcie, nie ma siły, godzina leci, bo to cię zaciekawi, tam cię nie zaciekawi. I rzeczywiście spędzamy nie godzinę, ale dużo, dużo więcej. Sami się zorientujcie. Zresztą możecie zobaczyć nawet chyba na Facebooku, ile czasu spędzamy na Facebooku czy na Instagramie. Cześć Agatko, wow, super, pozdrawiam. Ja jestem ciekawa, jak to u Was jest z tym porządkowaniem, to tam całą historię, co Wam opowiedziałam. No i dziewczyny, czekajcie, bo chcę tu coś zobaczyć. Dajcie mi momencik. Co tu się dzieje? Bo tu mi się zawiesiło, ale mam nadzieję, że jest ok. Nie, są komentarze. Oczywiście, że są komentarze. Tu mi się coś zawiesiło. Dobra, dziewczyny. Następną rzecz to przy odkładaniu. Dlaczego to robić? Jaka jest zasada? Bardzo często odkładamy, dlatego że myślimy, że kurczę, to trzeba tyle czekać na jakiś sukces. Trzeba czekać na sukces, dziewczyny, jakikolwiek sukces. Czasem trzeba pracować latami, miesiącami, więc nie przejmujmy się, że osiągniemy w przyszłym roku. No tak jest i tak jest ze wszystkim. To nie jest tak, że wszystko się dzieje od tak. Chyba, że się, nie wiem, wygra w totolotka. Ale to też nie ma się gwarancji, że dobrze się zainwestuje te pieniądze, które się wygra. Także czasem trzeba czasu na te wszystkie rzeczy i trzeba się uzbroić w cierpliwość, że musimy mieć ten czas na to, żeby to coś nasze zakiełkowało, gdzieś zaprocentowało i rzeczywiście na ten sukces potrzeba jednak mimo wszystko tego czasu. Ja myślę, że dobrą rzeczą jest również zorientowanie się, kto obok nas jest, dziewczyny, z kim tak najczęściej przebywamy, bo często są to osoby, które właśnie nas dołują, więc najprościej w świecie. Jakiekolwiek nasze marzenia, jakiekolwiek nasze pomysły, na jakiekolwiek nasze wow, cokolwiek, co jest związane z naszym realizowaniem naszych marzeń, zawsze jest negowane przez tą osobę, więc nie potrafimy czy nie możemy się rozwijać, nie, bo zawsze gdzieś nas ta osoba przyciśnie, przydusi i powie, przestań, co tam wiesz robić, albo i tak ci się nie uda, albo wiesz, jakie to są problemy, a wiesz, ile to pracy cię czeka, i tak dalej. Tak. Mamy mnóstwo tych rzeczy, które dostajemy od tej osoby, no i w którymś momencie, słuchajcie, myślimy, no może rzeczywiście bez sensu, może lepiej rzeczywiście odpuszczę. To też jest, dziewczyny, powód, więc trzymajmy się zasady i od czasu do czasu zobaczmy, kto jest u nas, komu nas jest, kto jest tą najbliższą osobą, czy jest tak naprawdę pozytywna, czy negatywna. Staramy się być z osobami pozytywnymi. Wierzcie mi, to daje naprawdę dużego optymizmu i w tak trudnym życiu dzisiejszym. Cześć Danusiu. Ja jestem też zasady, zrób pierwszy krok. Cokolwiek by to było, zrób ten pierwszy krok najważniejszy. Podziel tego słonia na mniejsze kawałki. Podziel te swoje marzenia na cele małe, malutkie i realizuj je każdego dnia.
Ja wychodzę z założenia, że nawet 10 minut dziennie daje dużo. Nie wiem, co wy na ten temat sądzicie. Dajcie znać, czy 10 minut warto coś robić. Dajcie znać, czy 10 minut to jest dobry czas, żeby coś zrobić dla siebie. Dajcie znać. Napiszcie mi w komentarzu, czy dla was te 10 minut to jest dużo, czy mało. Bo ja uważam, że w ciągu 10 minut możemy zrobić mnóstwo rzeczy. Już nie mówiąc o tym, że możemy zadbać o swoją na przykład twarz, zrobić sobie fajną maseczkę. Cześćnika, witam, dzień dobry, witam moja kochana. W następnym tygodniu będziemy się widzieć właśnie na Polki są fajne. Już oświadczyłam, już ogłosiłam światu. Też 10 minut, wracając do tematu, 10 minut to jest naprawdę bardzo dużo czasu. Można zadbać o siebie, można przeczytać kilka stron książki. Dziewczyny, można napisać bardzo fajny post na Facebooku. Jeśli działaś na Facebooku, możesz przygotować fajną rzecz do jedzenia. Możesz poćwiczyć nawet, porozciągać się 10 minut. To jest naprawdę bardzo dużo. Wszystko zależy, jak wy do tego podchodzicie, czy dajcie dać. Cześć Aga, dajcie znać, co myślicie na temat tych 10 minut. 10 minut, czy jest dużo, czy mało? Naprawdę można wiele zdziałać. I jeśli zakładasz, że w ciągu 10 minut przeczytasz, nie wiem, 4-5 stron książki, no, ze wszystko w zależności, jakim tempem czytasz, ale załóżmy, że to będą 4 strony, 4-5 stron do łatwego, to pomyśl w ciągu tygodnia, ile przeczytasz. Gdybyś te 10 minut nie poświęciła czasu, to byś w ogóle nie zaczęła żadnej książki czytać. Także myślę, że to jest bardzo dobry. Oczywiście, Klaudia. Klaudia, przy to jest tylko 10 minut, kawał czasu, jeśli świadomie go wykorzystamy. Właśnie, Klaudia, ty to kurczę, robisz właśnie takie 10-minutówki, jeśli chodzi o Twojego YouTube'a. Fantastyczne rzeczy robi Klaudia. Wiecie o tym. Klaudia, jeszcze właśnie przypomnę dziewczyny, bo zapomniałam. Klaudia oczywiście będzie moim. Nie będzie gościem. Klaudia, nie będę Cię traktować jako gość, tylko jako współpartnera w rozmowie. Będzie na grupie właśnie Żyj Trendy. Będziemy rozmawiały na temat nawyków, także dziewczyny, zapraszam serdecznie, z Klaudią chcę rozmawiać na ten temat. A myślę, że Klaudię zresztą znacie, bo ona robi fantastyczną rzecz na YouTubie, Słodki Smak Pasji, i ona właśnie te 10 minut, to właśnie ja wiem, że ona zmontowanie tego wszystkiego, nakręcenie, zrobienie i tak dalej, zajmuje jej mnóstwo więcej czasu, ale te 10 minut to jest właśnie cały montaż tego filmu, który wrzuca właśnie na YouTube. Także oczywiście, że tak. Ewa pisze tak, ja od niedawna zaczęłam ćwiczyć po 10 minut lub dłużej i to jest mój czas. Oraz postanawiałam czytać przed snem książkę. No i to co drugi dzień chodzę na długie spacery. Super, Ewa. Wydaje się, że 10 minut, po co to robić właściwie? No bo nie poćwiczysz, co ci to da? Naprawdę, dziewczyny, naprawdę wystarczy. Nawet jeśli nie musisz się przebierać, słuchaj, w dresik, żeby poćwiczyć. Nawet jeśli pracujesz cały dzień przy komputerze. Na przykład tak jak ja, to wystarczy, że zrobisz kilka przysiadów, porozciągasz się, staniesz przy ścianie gdzieś tam, porozciągasz ręce i tak dalej, kręgosłup, kilka skłonów zrobisz, kilka przysiadów. Naprawdę to daje dużo, to naprawdę bardzo daje dużo. No i następna rzecz, dziewczyny, sukcesy. Będą te sukcesy, wcześniej czy później będą te sukcesy. One się pojawią. U jednej wcześniej, u drugiej później, ale one się pojawią, jeśli robimy coś systematycznie, dobrze, przemyślanie, ze strategią, te sukcesy się pojawią. I one nakręcają tą spiralę, żebyśmy jeszcze poszły dalej do przodu, do przodu, do przodu. I myślę, że tutaj od czasu do czasu dobrze by było też ustalić sobie fajną nagrodę. Tylko wiecie co, nie frytki jakieś ociekające tłuszczem, ale może jakiś inny czas. Może właśnie nałóżmy sobie tą maseczkę, może zróbmy jakiś fajny telefon z odprażenia, fajny telefon do koleżanki, do przyjaciółki, z którą żeśmy nie gadały jakiś czas. Może jakąś wycieczkę. Już nie mówię o teatrze, słuchajcie, kinie, bo u mnie na przykład to nie działa. Nie wiem jak w Polsce, ale myślę, że podobnie, że jest pozamykane. Nie, ale jakaś wycieczka, coś, co ci sprawi przyjemność, co ci kurczę wyrzuci z głowy te wszystkie problemy dnia codziennego. To jest bardzo, bardzo ważny odpoczynek. I Bata pisze, że ja robię sobie 10 minut relaksację, co daje nam mnóstwo energii. Wow, oczywiście, nawet o tym nie pomyślałam, Bata, jasne, jasne. Już o tym nawet nie pomyślałam, zapomniałam o tym powiedzieć. Fantastyczny przykład. Jasne, że trzeba takie rzeczy robić. I to jest właśnie odpoczynek od tych problemów z fajną muzyką relaksacyjną, także to jest naprawdę bardzo dobra rzecz.
Oczywiście, ja piszę, bardzo lubię czytać, więc czas bez książki to jest czas stracony. Spacer z psem w taką pogodę to sama przyjemność. Aga pisze. Super. Następną rzecz to jest, dziewczyny, tak jak już powiedziałam na początku, zrobić tą listę. Listę rzeczy, które mam do zrobienia. Tylko posegreguję, to będzie w następnym tygodniu, w jaki sposób te rzeczy posegregować, bo tak jak już powiedziałam i w pierwszej części, są rzeczy ważne i mniej ważne, czyli taka moja tawerna, wiecie, tam ten burdelik z tymi rzeczami, które trzeba uporządkować, wyrzucić i przejrzeć jeszcze raz i tak dalej, to nie są rzeczy, które mi przewrócą życie, to nie są rzeczy, które mogą spowodować, że ja się poczuję źle, no może, znaczy mnie to akurat kompletnie nie interesuje, ale, bo tego nie widzę, zamykam drzwi i nie widzę, ale to nie ma wpływu na moje życie, to nie ma wpływu na życie, ale jeżeli są rzeczy, które ja odłażę, odkładam, bo na przykład odłożę jakąś wizytę lekarską, odłożę jakieś wyniki, badania i tak dalej, no to już to nie jest dobra rzecz, bo to ma różne konsekwencje. I ja to też mówiłam w pierwszej części, a więcej na ten temat będę właśnie mówić w przyszłym tygodniu, że są rzeczy ważne, ważniejsze, pilne i najpilniejsze, które nigdy, ale to nigdy nie możesz odłożyć na później. Aga pisze, że ja otaczam się raczej pozytywnymi ludźmi i rozmowa z nimi bardzo pomaga. Super, fajnie, fantastycznie. Dziewczyny, ja mam to szczęście rzeczywiście, otaczam się też ludźmi, którzy podchodzą bardzo pozytywnie do życia. Jak zauważyłyście, kobiety, które też nawet zapraszam, Polki są fajne, zauważyłyście, że to są kobiety, które mają, są po jakichś tam przejściach różnych, zdrowotnych, problemowych, może i też wcześniej finansowych, różne miały wcześniej jakieś problemy, ale te kobiety mają tyle optymizmu i tyle wiary i tyle, powiedziałabym, niesamowitej energii, że ja od nich też czerpię. Te spotkania dla mnie działają bardzo pozytywnie. Mimo wszystko są dla mnie troszeczkę zajmujące, bo ojej, trzeba napisać, trzeba to zrobić, trzeba, no pewne rzeczy trzeba wykonać, jakąś pracę, ale są bardzo zajmujące. Ja wyciągam też od tych kobiet tą energię. Na przykład tak jak ostatnio od Malwiny. No, potem chwilę żeśmy jeszcze rozmawiały, bo oczywiście ciął też internet w poniedziałek. Jeszcze chwilę żeśmy rozmawiały. Naprawdę, to niesamowite, ile ta kobieta ma w sobie energii. Dobrze, dziewczyny. I ostatnią rzecz, o której chciałam powiedzieć, czekajcie, dobrze, 20, mieszczę się w czasie. Ostatnią rzecz, którą chciałam powiedzieć, to znajdź grupę wsparcia. Takie grup, słuchajcie, na Facebooku jest już mnóstwo. I czymkolwiek chcesz się zająć, czy to ma być aktywność, nie wiesz jak to zacząć, od czego i co zrobić. Jest fantastyczna grupa, która 2 tygodnie temu miałam Anet, nie Anetę, czekajcie. Może teraz wrócę do niej, momencie. Przemówiłam tą dziewczynę z Anetą, ale ona nie jest Aneta. Tylko czekajcie, czekajcie. Momencik, momencik. Kto to był? Aneta. Kurczę, mówiłam ją z nią, Aneta Francuchowiak. Aneta Francuchowiak ma fantastyczną grupę, kurczę. Motywacja, czekajcie, jak ona się nazywa? Jestem loko, bieganie motywuje, motywacja do treningu, także, ale takich grup jest więcej. No, akurat daję Wam przykład, bo tą kobietę miałam u siebie i wiem, że daje takiego czadu i te dziewczyny, które rzeczywiście, ja jestem w tej grupie, się nie udzielam, na razie obserwuję, ale rzeczywiście to, tam jest niesamowita motywacja. Ale takich grup jest więcej, dużo, naprawdę. Możecie się doczepić do jakiejś grupy, zobaczyć, obserwować, nawet znaleźć naprawdę wirtualne takie przyjaźnie, które pomogą Wam przejść jakiś okres trudny w Waszym życiu. To dotyczy aktywności, ale też są mnóstwo grup wsparcia, jeśli chodzi o zdrowe odżywianie, o motywację w ogóle, o działania, o rozwój. Także naprawdę tego jest bardzo, bardzo dużo. To tyle, dziewczyny. Ja tylko chciałam powiedzieć, że jedną z ważniejszych rzeczy,
to rzeczywiście, żeby nie planować tego na okres bardzo długi i pamiętajmy, że każdy z nas ma tylko 24 godziny. Róbmy tak, żeby pewne rzeczy nie odkładać. Są też takie, które jeśli zrobi się od razu, ich i nie widać, ale one te malutkie, malutkie, powiedzmy, malutkie rzeczy wpływają na ogrom pracy. Nie wiem, czy dobrze powiedziałam, tej większej, mają wpływ na to, ale patrzmy, co się dzieje i nie marnujmy czeka, żeby, wiecie, przez palce nam przelazły te minuty, te godziny, tylko dlatego, no marnujemy go czasem bez sensu. Ja nie mówię, żeby cały czas być aktywnym, słuchajcie, w sensie ja nie mogę marnować, bo nie, bo tak się nie da. Oczywiście, każdy z nas ma lenia i nieraz nam się nie chce nic zrobić, ale żeby to nie trwało, dziewczyny, długi okres, żeby to trwało, nie wiem, może jeden dzień, może 2 dni, nie masz ochoty na nic, masz pogodę, tak jak u mnie dzisiaj, barowa pogoda, to naprawdę lepiej tylko w łóżku leżeć, czytać książkę. Ale żeby to nie trwało długo, żeby to nie trwało długo, żebyśmy się, wiecie, wzięły w garść i gdzieś tam nie wlazły w tą strefę komfortu na dłuższy okres, bo wtedy naprawdę bardzo ciężko być. Dobra dziewczyny, ja kończę, bo już jest 33, także dzisiaj kawka krótka, konkretna, mam nadzieję, że Wam się spodobała. Dajcie znać, czy jest wszystko w porządku, czy Wam się podobało, co Wy na ten temat sądzicie. Bardzo się cieszę, że dziś byłyście, ja oczywiście o kawie zapomniałam, jakże. Ja muszę, słuchajcie, się zbierać, bo mam o 11 spotkanie, także witam nowe osoby, które ewentualnie będą oglądały później. Skomentujcie, co na ten temat sądzicie, jak Wy sobie z tym radzicie. Oczywiście zapraszam Was, te osoby, które nie są w grupie, zapraszam Was do grupy Żyj Trendy na piątkowe spotkanie. Moim gościem właśnie będzie Klaudia, gościem, partnerem powiedziałabym, będzie Klaudia, którą znacie. Będziemy rozmawiać na temat nawyków. W poniedziałek kolejna cudowna, fajna kobieta, Anika Bigo. No i w przyszłym tygodniu kolejna cudowna kawka. Także dzięki Wam bardzo za dzisiejsze. Super, fajnie, cieszę się bardzo. Miłego dnia, trzymajcie się, pa, pa.